Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Jest za 5:09, a ja zdążyłam już pojechać do Sopotu i wrócić do Gdańska, bo miałam tam do załatwienia jedną sprawę, musiałam zawieźć dokumenty. Jakby załatwienie tej sprawy zajęło 7 minut, a podróż z Gdańska do Sopotu w godzinach szczytu, o tak to się mówi, kiedy korki były największe. Wybaczcie, ja potrzebuję jeszcze kofeiny. To podróż w jedną stronę to było 40 kilka minut i powrót. To jest niestety życie w dużym mieście, czy życie w Trójmieście, tak to często bywa. Także dzisiaj taki właśnie dzień, za chwilkę mam jedno spotkanie, potem mam drugie spotkanie. Oba są związane z pracą, więc trzymajcie za mnie kciuki. No i potem muszę wam o czymś opowiedzieć. Nie mogę teraz, bo już muszę wysiadać z auta, ale moje serce pękło na milion kawałków przedwczoraj. Skończyłam właśnie spotkanie i już wam mówię, co się wydarzyło dosłownie 2 dni temu. Jak wiecie, planowałam zmienić auto, ale po zrobieniu rozeznania na rynku stwierdziłam, że jeszcze trochę poczekam, bo auto, które mi się podoba, trochę wychodzi poza mój budżet. No i tak zaczęłam o tym myśleć, analizować, wybrałam już sobie nowy samochód, który mnie interesuje. I jakiś czas temu przyjechali do nas przemili panowie naprawiać płot, bo zrobiły nam się jakieś dziwne odpryski. No i jeden z nich zapytał mojego męża, czy przypadkiem pana żona nie chce sprzedać samochodu. Kiedy mój mąż mi o tym powiedział, to ja mówię, kurczę, no po prostu jak nie wierzyć w siłę przyciągania i w to, że myśli się materializują, bo naprawdę niby odłożyłam na później tę zmianę samochodu, ale z drugiej strony cały czas intensywnie myślałam o tym, że muszę sprzedać swoje auto, no i nagle kupiec znajduje się sam i to kupiec z dobrą ceną, bez żadnych, wiecie, wymagań. On po prostu powiedział, że tak jak to auto stoi, on je bierze. No i stwierdziłam, że w życiu takie rzeczy nie dzieją się bez przyczyny i trzeba łapać wiatr w żagle, więc powiedziałam tak i sprzedałam moje Audi, tym samym zostałam z niczym. Nie mam samochodu. No i to dla kogoś może brzmieć śmiesznie, kto jeździ do pracy z punktu A do punktu B i z punktu B do punktu A, ale niestety wiele moich dni w tygodniu roboczym, a nawet ich większość, wygląda tak, że ja się bardzo dużo przemieszczam po Trójmieście i mam dużo zobowiązań tutaj zawodowych i rodzinnych i prywatnych, więc dla mnie życie bez samochodu, no po prostu nie ma takiej opcji. Ale będę musiała jakoś się przeboleć. Chwilowo jeżdżę autem, które jest pożyczone, będę musiała za chwilę je oddać. A jeżeli zdecyduję się faktycznie na auto moich marzeń, to będę mogła je odebrać dopiero w grudniu. I wiecie, że to jest sytuacja pierwszy raz od chyba 10 lat, kiedy nie mam swojego samochodu, czy 11? No, co zrobić? Więc pozostaje mi póki co pożyczać auta, jeździć Uberami i autobusami wtedy, kiedy będzie to możliwe, komunikacją miejską ogólnie. No i co? No, trzeba to przetrwać po prostu, prawda? W każdym razie, słuchajcie, idę właśnie do nie swojego samochodu. Tutaj schowałam się w cieniu, żeby chwilkę z wami porozmawiać. A jestem po takim spotkaniu, można powiedzieć rekrutacyjnym, bo kroi mi się teraz fajna współpraca. Czy się kroi, to nie wiem, bo to spotkanie wyglądało jak rekrutacyjne. Ja normalnie siedziałam w sali, w której poza mną były 4 inne osoby. Oj, pod słońce to my nie pogadamy. I powiem wam, że bardzo dawno nie byłam na takim spotkaniu. Czy coś z tego będzie, czy nie? Zobaczymy. Możecie trzymać kciuki, no bo jeżeli to wyjdzie, to naprawdę będzie bardzo fajne. W każdym razie ja jestem piekielnie głodna, bo już jest pora lunchu. No i wiecie, każde takie spotkanie, no, człowiek przeżywa, ma tam jakiś mniejszy czy większy stres, więc muszę coś zjeść. 7 godzin nie jadłam. Lubię takie okna żywieniowe, ale to już jest ten moment, kiedy muszę coś zjeść i mój wybór był bardzo prosty, ponieważ jestem ciekawa, czy ktoś z was też tak ma, że jak wam ktoś powie o czymś pysznym, to wy musicie tego spróbować. Ja tak mam, odkąd byłam w ciąży 11 lat temu, że jak usłyszałam o jakimś jedzeniu albo obejrzałam jakiś program kulinarny i coś przykuło moją uwagę, to potem musiałam to zjeść. I dopóki tego nie zjadłam, to byłam taka mega niespokojna. Więc ja zdecydowałam się na Salatino.
I to jest wersja tuńczyk z fasolą i czarnuszką z wyciągiem ziół. Wulkan energii, energia, tęga głowa. I to ja tego potrzebuję. Chcę mieć taką tęgą głowę. I ktoś może powiedzieć, że jestem szalona, że jem sałatkę z tuńczykiem przed kolejnym spotkaniem, ale mam też guby do rzucia, więc dla mnie to nie jest żaden problem. A ja uwielbiam tuńczyka i ogólnie staram się jeść dużo białka. Więc tak, takie danie, bo to jest całe danie, dla mnie to jest idealne rozwiązanie właśnie wtedy, kiedy mam niedoczas. I mój mąż też lubi, moja córka. Mam tutaj nawet, słuchajcie, widelczyk. Mam chusteczkę, więc otwieram i jem. I słuchajcie, ja już wam powiem, jaka jest historia. Ja znam bardzo dobrze Salatino, ale akurat tej wersji jeszcze nie znałam. Bo Salatino napisało do mnie, dobra, zdejmę te okulary, chyba bez okularów lepiej. Salatino napisało do mnie maila, nie wiem, z tydzień temu, że chcieliby mi wysłać do właśnie skosztowania nowe produkty, nowe smaki, nowe połączenia ryb z warzywami i kaszami, bo naprawdę, no, bardzo mnie to zaciekawiło. O Jezu, jaka ona jest ładna. I pięknie pachnie. Ej, bez kitu, ona przepięknie pachnie. W ogóle nie pachnie rybą. Tak bardzo delikatnie, bardziej czuć tutaj właśnie fasolę. Tutaj są dwa rodzaje fasoli. No i oni do mnie napisali, że wyślą mi paczkę i parę dni minęło, ta paczka do mnie jeszcze nie przyszła, a już miałam taką ochotę tego skosztować, bo ja uwielbiam takie dania. Uwielbiam. I to też jest super rozwiązanie, jak na przykład wasze dzieci w wieku szkolnym same wracają do domu ze szkoły, a wam zdarzyło się nie zrobić obiadu dla tego biednego, głodnego dziecka. No to właśnie zostawić taką informację, nawet można rano otworzyć tą puszkę, jeżeli was to stresuje, że nie wiem, dziecko sobie nie poradzi. Moja córka spokojnie, ona już sama, wiecie, robi jajecznicę, odgrzewa pierogi, robi sałatki, nawet babeczki piecze, więc dla niej to nie jest problem. Poczekaj, nie muszę, sorry. Serio? To jest takie dobre! Ej, bez kitu Salatino, ja chcę dostać tą paczkę od was jak najszybciej, bo chcę spróbować inne smaki. To jest tak za... przepyszne, pozostając w kulturze słowa. Kurde, w ogóle jak fajnie doprawione, nawet są oliwki. Uchylę sobie drzwi, bo się ciepło zrobiło. Jezu, co to tak burczy. A gdyby właściciel tego samochodu albo jego żona, którą serdecznie pozdrawiam, ona wie, że o niej mówię, zastanawiali się nad tym, czy na pewno nie zabrudzę ich auta, spożywając tej posiłek. Nie, nie zabrudzę. Spokojnie, ja dbam. Zawsze o cudze dbam bardziej niż o swoje. Czyli na odwrót niż większość ludzi. Chcę powiedzieć, że zobaczcie, prawdziwy, taki życiowy luksus, takie poczucie luksusu możemy mieć za niewielkie pieniądze. Wystarczy pyszny produkt i ładne otoczenie. Ja tutaj mam obok drzewa, z pomiędzy których wyłaniają się promienie słońca. Jem, jest pięknie, cicho i naprawdę przysięgam wam, że mam poczucie takiego odpoczynku i luksusu. Wow. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Napiszcie na dole, kiedy ostatnio mieliście takie poczucie, nie wydając dużo pieniędzy. No bo wiecie, wydać dużo kasy na pięciogwiazdkową restaurację, to jest dość proste. Ja też to lubię, no nie powiem, ale jeszcze bardziej lubię, z ręką na sercu, właśnie takie chwile. Ale będę naładowana energią zaraz. Cześć, Luisek. Zmęczony jesteś. Zmęczony piesek, tak? Dzisiaj dużo miałeś obowiązków. W końcu dotarłam do domu. Oliwka ma korepetycję z matematyki za tymi drzwiami, online. W ogóle powiem wam, że w pandemii, jak się zaczął lockdown, to właśnie korepetycje, na które Oliwkę woziłam do jej nauczycielki, zostały przeniesione właśnie do internetu i w tej formie, przy tej formie zostałyśmy, bo Oliwia jest bardzo zadowolona, widzisz, są cały czas efekty, a tak naprawdę zaoszczędzamy czas, paliwo i Oliwia jest taka bardziej niezależna, po prostu ona pamięta, że tego dnia o tej godzinie ma zajęcia, więc póki co tak to zostawimy. Chociaż pani nauczycielka, bo ostatnio o to pytałam, mówiła, że według niej bardziej efektywne są zajęcia, takie kiedy jednak spotyka się z uczniem w realu. No ale na chwilę obecną niech będzie tak jak jest, w
wszyscy jesteśmy zabiegani, mamy tyle zajęć i dzieci w szkole i my dorośli, więc mówię, to jest super oszczędność czasu. Paczki dla Was to są rzeczy, które kupiliście na wyprzedaży na Instastories, także zaraz je zarejestruję, tak żeby jutro kurier mógł je odebrać. Bardzo się cieszę, że wróciłam do sprzedaży moich rzeczy przez Instastories. Po pierwsze dlatego, że bardzo szybko te rzeczy Wy ode mnie kupujecie i ja dzięki temu robię miejsce w szafie i przekazuję dalej rzeczy, które są w fajnym stanie i komuś jeszcze mogą posłużyć. Po drugie, wielu z Was pisze do mnie, wiele z Was, bo to w zasadzie tylko dziewczyny biorą w tym udział, że to jest super uczucie, że będziecie miały coś mojego po prostu. Jest to dla mnie niezwykle schlebiające i przemiłe. Naprawdę czuję taką więź między nami dzięki temu. Witam z gąską, słuchajcie. Przebrałam się w komfortowy dres, nadałam połowę przesyłek i zostałam poproszona o przysługę. I znowu jestem w samochodzie, bo muszę pojechać w jedno miejsce i coś załatwić. Ale wiecie, zajmie mi to godzinę, będę miała dobry uczynek znowu na koncie, więc nie jest tak źle. A resztę rzeczy, które mam na dzisiaj zaplanowane, skończę po prostu późnym wieczorem. No nie? Si? Dobrze mówię? Dobrze? Wiórka by... Wiórka tam pobiegła do lasu. Jaka ładna była. I Luis ją zauważył i tak aż się naprężył na tej smyczy, nie? Jakby był bez smyczy, to by ją pewnie pogonił. Ale słuchajcie, nie wiem, czy mnie obserwujecie na Instagramie. Wczoraj, jak poszliśmy na taki bardzo długi spacer całą rodziną do lasu, to mijały nas konie. Taka ekipa, nie wiem, tam z 5 koni w rzędzie. Reakcja naszego psa na konie, po prostu smycz napięta, on piszczy, cały się trzęsie. Tak jakbym chciał powiedzieć, ej, więksi koledzy, poczekajcie na mnie. Więc tak, i to już nie pierwszy raz jest taka sytuacja. On na żadne inne zwierzę chyba tak nie reaguje, nie? Że tak jest. A rozmawiam z tym panem tu obok. Dzisiaj masz dzień YouTube'owy, czy nie? Dzisiaj nie ma dnia YouTube'owego, więc niestety nie przemówi do kamery. No i ogólnie widzicie, jak to jest z tym moim mężem. Wrócił na YouTube, była euforia, bardzo wiele z Was się ucieszyło i po naszych kilku wspólnych filmach tyle osób prosiło o kolejne, w których Piotr by coś ze mną nagrał. A on teraz nie, no nie jest w formie, ale musimy to uszanować, prawda? Tak. Mam nadzieję, że będzie, znaczy w formie, w nastroju YouTube'owym nie jest. Mam nadzieję, że to się zmieni niedługo. Więc ogólnie tak, to jest, słuchajcie, moja recepta po długim, intensywnym, stresującym dniu. Najlepsze, co można zrobić, to odreagować się, wyciszyć. I ja mam tutaj jedno i drugie, no bo jak chodzimy dużo i szybko, no to endorfiny. Także moi mili, dzień wspaniały, intensywny, jutro będzie taki sam, pojutrze będzie już spokojniej, więc wtedy też odpocznę i jeżeli mogłabym Wam coś poradzić, jeżeli żyjecie w dużym tempie, to po pierwsze pamiętajcie o dobrym odżywianiu, po drugie o śnie i po trzecie o równowadze. Czyli naprawdę te pół godziny na spacer wieczorem po stresie, yoga czy coś innego, co Was wycisza. To jest must do dla mnie. Chociażby to miało być 15 minut czytania książki przed snem, ale takiego świadomego zatrzymania się, wyciszenia, uspokojenia, bo ja uwielbiam, jak się dużo dzieje i lubię takie duże tempo życia, ale gdybym miała tak żyć codziennie i jakby nie równoważyć tego, no to bym chyba zwariowała. Pamiętajcie o komentarzu, łapce w górę i subskrypcji. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!